bo oglądałem wczoraj Mister Robot. Słuchajcie, o matku, jaki jestem zaspany. Palnąłem całą tą serię, pierwszą. Będę krytyczny niestety i trochę pospoiluję, także uprzedzam. Więc tak, początek zapowiada się fajnie, pierwsze trzy odcinki są ok, a potem jest to dramat psychiatryczny gościa, kurnia, ze schizofrenią. I już mi się nie podobało. Niestety. Tak więc ja nie rekomenduję tego serialu. Wiem, że mnie skarcicie w tym, w komentarzach zaraz, ale no taka jest moja opinia. Co ja poradzę na to? No co ja zrobię, moi kochani? Co ja zrobię? No nic nie zrobię. Ostatnia już moja przygoda z BMW-ką, jadę oddać ją Marcinowi. Może jeszcze wjadę sobie na stację i ją obsikam, żeby było ładnie. I tankujemy, zobaczymy, jak wejdzie za całe moje 700 km. Jeszcze uwaga taka, bo tutaj żeśmy jeździli, wieje, więcej osób. Z tyłu nie ma zbyt wiele miejsca, tak się okazuje, bo wczoraj Konrad siedział i narzekał, że jak na taką dużą limuzynę, to trochę bieda z miejscem z tyłu, to informuję. Jeszcze może o bagażniku, bagażnik wielki, jak widać. Takie fajne schowki z boku. Otwór załadunkowy, no taki jaki może być w limuzynie, niestety nie za dużo. Będę tęsknił bardzo, muszę przyznać. Walny licznik zużycia paliwa pokazuje 6,8 litra. Jak tutaj patrzę. Ale jeszcze zobaczymy taki, kiedy ja jeździłem trochę. Informacji o pojeździe, komputer pokładowy podróży. Ja wypaliłem na takiej trasie miasto, trochę miasta, trochę trasy. Jak widzicie 7,9, tak więc to są istotne kwestie. No i będzie pełne podsumowanie takie. Myślę, że tam w nim we wszystkiego tutaj nie jestem w stanie zawrzeć, co powiedziałem przez kilka daily vlogów, bo ponad tydzień ten samochód u mnie był, ale będzie takim zbiorczym uzupełnieniem tego wszystkiego. Bardzo, bardzo będę tęsknił, niestety. Z tej luksusowej fury do drugiej luksusowej fury. Bardzo śmieszne. Ach. To zawsze możesz iść na PKS. Tu sobie się BMW-ką wybujałem. Teraz mnie gwiazda przywiezie w gwiazdą. Nie wiem, czy jest jakiś większy w buteleczkach, czy tylko taka mała. Próbowałaś sobie już? Nie. Zero z tym, zielonym. A ja dzisiaj wchodzę w kebab doner, cokolwiek to jest. Wiem na coś takiego, ale nie wiedziałem, że to będzie takie wielkie. Ale jakoś mi ostatnio na kebab strasznie kurnia. O, fryteczki. Fryteczki też są. Zobaczymy. No porcja nawet solidna. 19,50 kosztuje. Zjadłem na tym talerzu kebab, ale jednak wolę ten zwinięty w placku. Zdecydowanie. Tutaj zrobili tą pizzę hut szybką, ale to jakieś szaleństwo, bo tam po dwie dychy za taką małą pizzę. To zobaczmy, co w KFC jest nowego. Sprzedają te do tego, do zmywaki? Tak, to jest dla ciebie. To dla mnie? Do kuchni, żebyś miał taki zmywak. Ła, to jaki ten? Łańcuch, coś zniknęło. Jedno to jest, oczko chyba się zepsuło. Albo to się dołącza, jest takie długie, tak? A nie, jedno z kulką, jedno bez kulki. Jeżeli jak ja się nie znam na tych tematach. Bardzo. Nie? Takie zadania ci na mnie czekają. To badziewie się zepsuło. Podobno standardowa usterka. No i chcę spróbować ją usunąć. Zobaczymy. Łącznik zadziałał. Jeszcze teraz może podkręcę tę furę na 584 konie, żeby zawijała asfalt po grubości. Nienawidzę zimy. Naprawdę nienawidzę zimy. Nienawidzę tej pory roku. Jak jest niemiło. Już, słuchajcie. Prusaczek z miłym pikaniem nawstecznym. Nie do obejścia. Musiałbym wyrywać deskę, żeby tam tego brzęczyka urywać kombinerkami, ale to by się wiązało z tym, żebym innych też powiadomień nie dostawał. Komfort spadł znacząco poruszania się, ale za to jeśli chodzi o przyspieszanie, nie widzę dyskomfortu. Zdecydowanie. Tutaj może trochę głośniej jak się przyspiesza, bo jednak ta skrzynia CVT no nie jest fajna pod względem, że tak powiem, gwałtowniejszego, czekajcie, przyspieszania, bo wtedy hałas się pojawia duży, ale jeśli chodzi o niezawodność, to tak jak udało mi się zbadać temat przed zakupem prusaka, jak wygląda awaryjność tego, to
to się dowiedziałem, że na przykład u nas w Toyocie nie mieli nigdy awarii z skrzyni CVT, tak więc może nie jest na tyle wygodne, ale co to tak mi dmucha mocno. Ale na pewno jest, wiecie co, auto miało być, o właśnie. Ale na pewno jest, no, niezawodnie, a to oto przecież ja się napompuję tą kurtką, to jeszcze wyglądam, że jestem bardziej gruby niż jestem gruby. Mam nadzieję, że jeszcze kilka dni i przyjdzie moja część do Atlasu, bo chciałem takiego bicepsa zrobić, że jadę gdzie? Trening strzelecki i. Ile tu jest? 25 metrów? O, Marian w okularach. W końcu widać go, jak wygląda. Skupienie, jak mówię, jest w miarę okej. Okay. Tak, tu jest okej. Okay. Tutaj delikatnie myślałem o niebieskich migdałach. Tutaj zarwane były te strzały, myszka uciekała na dół i na lewo i w dół. No dobra, to jedziemy. Heckler & Koch, USP. Ten duży, ciężki widzę. Tak, ma są linie celowania, ale no ludzie cenią sobie strzelanie z tej broni, jest celna. O! Strzelam, wiesz. Dobra, zładuj. Przyjrzenia. Dobra. Za ten jeden to był to za szybko, co mówiłem, ale tu jest raz, tu jest dwa, tu jest trzy, tu jest czwarty, gdzieś piąty mi uciekł. Tak, tu widziałem, że ci na dół ściąga lekko. Chwal się. Moja tarcza taka, proszę, najwięcej w czarne widzę. Mi to w dół ciągnie, bo całe życie się strzela w kolana, to... Od tej strony pokazujesz? Jak to ma być? No ciągnie ci trochę w dół. Marian, teraz pochwal się. Marian, twoje strzelanie z wiatrówki widzę, że nie poszło w las, ale też się trochę w dół ciągnie. Nie, bo to był Glock, z Glocka nie umiem strzelać. Nie? A mi z Glocka się lepiej strzela. A mi z tego haka, ale z haka mi się najlepiej strzelało, większy spust ma. O Jezu, jak jest zimno. Masakra jakaś. Słuchawki spisały się dobrze. Muszę przyznać, jestem zadowolony. Jak za słuchawki, za pięć dyszek. Dają radę. Faktycznie nie są aktywne, ale znowu nie przychodzimy sobie tam na pogaduszki. Tylko przychodzimy sobie postrzelać, nie? Słuchawki fajne. Fajnie w Kielcach jest ta strzelnica. Podoba mi się, że jest blisko. Mają nawet trochę broni, bo słyszałem same jakieś takie niepozytywne opinie o tym miejscu, ale nie potwierdzam. Było sympatyczni panowie, jako że żeśmy błąd zrobili, bo żeśmy na 25, to co to jest do wystrzelenia 25? To jest stówę kosztuje pakiet, wtedy macie instruktora, 25 sztuk amunicji i tor na pół godziny. Ale można sobie potem dokupować amunicję, jakbyśmy strzelali z 22, bez sensu, żeśmy w tą dziewiątkę weszli, trzeba było strzelać z tego kalibru 22, bo jest więcej amunicji do wystrzelania, po pierwsze, a po drugie, słuchajcie, jak waga broni jest taka sama, albo bardzo zbliżona, tak samo spust pracuje, jak ktoś się chce nauczyć, nie zrobić se fanu, kurwa, że z dziewiątki sobie dzisiaj postrzelałem, jak ktoś tam coś tam, nie? Tylko chce się faktycznie nauczyć, to lepiej wziąć 22, bo więcej, dwa razy więcej strzałów macie. Tak więc na przyszły tydzień albo na za dwa tygodnie to bym sobie chciał właśnie wziąć pakiet taki też z tym torem i wszystkim i do tego sobie dokupić z 50 sztuk 22 amunicji. No i może tam kilka dziewiątek, tak żeby nie wyjść z wprawy. Jedziemy z Marianem po odważnik, bo jednak ręka nie pracuje. No jak tak człowiek wystrzela ze 100 czy 200 co tydzień, to już nabierze jakieś ogłady, jakiegoś zaznajomienia się z tą bronią i nie będzie takich emocji. Szczególnie jak ktoś pierwszy raz idzie, to jednak są emocje, bo tak jak Piotrek mówił, czy Marian też pierwszy raz w sumie z broni takiej palnej strzelał, to są inne emocje, co tu dużo mówię. Jak się już strzela drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty czy setny raz, to już tutaj się można skupić na tym, czym się człowiek chce skupić, a nie na tym, że są jakieś emocje. Oczywiście są tacy twardziele, którzy nie mają żadnych emocji, ale my jesteśmy tylko ludźmi i mamy emocje, bo to fajne ogólnie jest. No zobaczymy.
coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. W niedzielę o 20 na testhub.pl, oczywiście na YouTube'owym, na YouTube'owej stronie będzie live. Taki dotyczący pytań technologicznych. Jak ktoś ma ochotę, takie Q&A na żywo, to zapraszam. Zestaw jest tutaj już przygotowywany.